Cześć moi drodzy, tutaj Bartek i witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider w takiej oto pięknej scenerii z piękną Larą, której jest zimno. Znajdujemy się na maszcie radiowym, właściwie na samym jego szczycie, na którym byliśmy w odcinku ostatnim. Nadaliśmy sygnał SOS i wydaje mi się, że można jeszcze chwilkę tutaj się pozachwycać tymi górami, pięknym widokiem i warto by chyba stąd zjechać i zobaczyć, co czeka na nas na dole, spotkać się może z naszą grupą. Także ruszamy. Ale to musi być emocjonalna przygoda, taki zjazd. Czy ktoś tutaj jeszcze będzie? Sporo w ostatnim odcinku było tych przeciwników, naprawdę powalczyliśmy. I zastanawiam się. Ciekawi mnie też, jak długo trzeba będzie czekać na tą ekipę ratunkową? Czy pojawią się szybko, czy też nie? Czy uda się w ogóle nam stąd wydostać? Mam nadzieję, że prędzej czy później tak, ale... Czy teraz? A, już sobie przypominam. Rozpal ognisko sygnałowe. Właśnie jak byliśmy na szczycie w ostatnim odcinku, to Lara powiedziała, że warto by zrobić właśnie takie ognisko, które pozwoli nam pokazać, gdzie jesteśmy. Tylko zanim się za to weźmiemy, warto by się jeszcze tutaj troszkę rozejrzeć. Czy nie będzie jakichś zapasów? Kruki, to mi się od razu Alan Wake przypomina, gdzie tych kruków było całe mnóstwo. O kurczę. Zupełnie zmumifikowane to ciało. Podejrzewam, że jest tutaj długi czas. Mamy też jeden punkt umiejętności, ale to dopiero jak znajdziemy jakiś obóz. Tutaj nic nie było? Nie. Dobra, wejdźmy do środka. Zakładam, że coś tu będzie, poza tym małym, sympatycznym szczurkiem, który w gruncie rzeczy wcale nie był taki mały, ale sympatyczny mógł być. O, amunicja. To do tego karabinu maszynowego, który mamy od ostatniego odcinka. Możemy naostrzyć chyba sobie ten, nie? Co myśmy zrobili w tym momencie? Krzesiwo! Proszę. To powinno załatwić sprawę. Dobra. Warto było tu wejść. Krzesiwo, przytrzymaj E, żeby zapalić pochodnie. No to super. Teraz nie musimy... O. Nie musimy szukać jakiegoś źródła ognia, tylko od razu krzesiwo i do dzieła. Dobrze, no to chyba cel jest prosty. Trzeba będzie tutaj czekanem to wyważyć. Od tego zaczniemy. No i to trzeba będzie podpalić. Tylko oddalmy się trochę, żeby nas przy okazji tutaj nie załatwiło. I powinno się udać. Odejdźmy. Dobra. Czyżby już ktoś leciał? Tak. Oj, ta burza, no właśnie. Nikt nie ucieknie. Kto to powiedział? Oj, chyba mamy kłopoty. Spore kłopoty. O kurczę, trzeba manewrować. Na razie nie mamy czasu się nawet zastanowić. Ojej. O zmianę teraz perspektywy. Jezus Maria. Niedobrze. Ojejku, smar. Ale teraz działam intuicyjnie. Dobra, trzymaj się, dziewczyno, trzymaj się. Dobra. No świetnie to zrobione jest. Jestem pod wrażeniem. Od razu ręce mi się już trochę spuciły w takich momentach. Dobrze, przeżyliśmy, ale ekipa ratunkowa
O. Ktoś na szczęście przeżył. Znajdź drogę powrotną do górskiej wioski, ale zajmiemy się tym panem. No niestety. Też w ogóle był głos, nikt stąd nie ucieknie? Był taki napis, ja osobiście głosu nie słyszałem, ale najwidoczniej coś takiego było. Tak jakby ktoś nie chciał, abyśmy się stąd wydostali. Jesteśmy w kiepskim położeniu, ale patrzcie, jak to jest pięknie, niesamowicie. Wiatr tutaj hula naprawdę mocno. Górska wioska. Wyobrażacie sobie żyć w takim miejscu? Bez internetu. Trapez. Skorzystając z długich, zwisających płacht, możesz doskoczyć znacznie dalej. Dobra. Bez internetu. No nie wiem, na dłuższą metę byłoby ciężko. Bez żadnego sklepu. Ale pobyć tutaj przez jakiś czas to by było coś. Patrzcie, jak tam w oddali ptaki krążą. Co to w ogóle za ptaki? Znowu ta burza. Kurczę, powiem wam, że bardzo mi się chce grać. Bardzo chce mi się nagrywać ten odcinek. Tak to działa. Oj, czy coś nie zepsułem? Chyba... Oj, 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 oj. Uj. Co ja wyczyniam teraz? To się wszystko zawali? Ja cię kręcę. Ja cię kręcę, co tu się dzieje? Teraz się złapać tej płachty! Tego się nie dało zrobić. Dobra, ale żyjemy, lecimy dalej. Teraz, w ostatniej chwili. Dobra, dobra, dobra. Tutaj mamy przeskok, ale świetny fragment. Dach! Nie ma potrzeby. Dobra. Może się nie zawali. Kurczę, chwila spokoju. Ktoś tam przyszedł do tego gościa. Oj, oj, oj. Znowu ten tarczownik? Rof się odezwał. Kurczę. Dobra, załatwiłem go. Szybko poszło. Nie chciałem tego włączać. Przez przypadek. Trochę się dałem dziabnąć. Szkoda tego faceta. Kurczę, przybyli nam na ratunek. A tam on jest tutaj. Czy on jednego załatwił? Słyszałem jakieś odgłosy, jakby jakieś pieśni? Czy mi się zdaje w ogóle, a propos tego, to pamiętam jak przy Alanie Wake'u. Ja też miałem kilka takich momentów, że zdawało mi się, że widzę z kolei rzeczy, które chciałbym widzieć, jak jakieś zapasy, baterie, racje i tak dalej. A tutaj może słyszę rzeczy, które nie wiem, czy chciałbym słyszeć, ale tak mi się zdaje. No dobrze. Ale nie, no naprawdę coś jest. Albo to jakiś sygnał. Czekajcie, jeszcze raz podejdę. Nie. Myślałem, że to sygnał z jego radia, ale chyba nie. Dobrze. Zaraz się jak coś dowiemy. Mamy obóz. Tutaj punkt umiejętności sobie weźmiemy. Autozapis się pojawił. Ależ to wygląda. Naprawdę, jak na grę z 2013 roku. Minęły 4 lata. Świetnie. Ciekawe, czy będzie jakiś komentarz Lary. Chciałbym, żeby był. Jest. Burza, która pojawiła się znikąd z czystego nieba i strąciła samolot. Nie, to nie jest racjonalne. Wiesz, że to nie jest racjonalne, Laro. Musi istnieć jakieś wytłumaczenie. Po prostu jeszcze nie wiem jakie. Musiałam zrobić coś źle, przegapić coś ważnego. Powinnam była obserwować niebo, wybrać inne miejsce do lądowania. Byłam nieostrożna. A teraz oni nie żyją. Obwinia się biedna Lara. Wiadomo, że to nie jest jej wina. Poza tym była mowa. Nie wiem, czy to było w ostatnim odcinku, czy we wcześniejszym. Znalazłem zapis dziennika. Chyba ojciec Matias się wypowiadał na ten temat. Mogę się mylić. W każdym razie była mowa o tym, że właśnie w tym miejscu, gdzie jesteśmy, w tym smoczym trójkącie, panują zwariowane warunki pogodowe właśnie. Jakieś burze się pojawiają znikąd, trwają długo, są bardzo intensywne.
Także tutaj najwidoczniej to zadziałało. Mamy jeden punkt umiejętności, zobaczmy. Ja mam tutaj dwa opanowane, sztukę przetrwania i zmysł zbieracza. W łowach mam jeden, czyli mam maksymalną ilość amunicji, a tutaj co, skupiony umysł da ci więcej czasu, wycelowanie zabójczego strzału z łuku, to w sumie niezłe. No i z walki mam jeden. Oślepię wrogów piachem i kamieniami, chyba to sobie wezmę. Weźmy to. Poza tym dalej nie mogłem, bo już jest wymagany. Drugi poziom to z shiftem. Dobra. No to idźmy dalej. Rzućmy jeszcze okiem na nasz tutaj cel. Znajdź drogę powrotną do górskiej wioski. Okej. Okay. Fajnie byłoby się spotkać z naszą ekipą. O, a propos. Ta burza nadeszła znikąd. Chmury po prostu otoczyły samolot. Laro, posłuchaj. Widziałem stąd spadający samolot, więc pewnie jesteś niedaleko. Wracaj cała i zdrowa. Dobrze. Ruszam. Spotkaj się z Rotem, w porządku. Świetnie, że mamy te radio, tę krótkofalówkę, chociaż dodaje nam to otuchy w takiej sytuacji, tym bardziej, że Lara sama siebie obwinia. To dobra dziewczyna. Wiele już przeszła. I jej przyjaciel, to znajomy jego ojca, powie kilka słów, powie, że w nią wierzy, także w takiej sytuacji, jakbym był jak Lara, to skradamy się, czy żeby ktoś tu był? Chciałbym coś takiego usłyszeć, a tak powiem. Ojojoj. The Last of Us mi się przypomniało. Położyłem go. On prawie położył mnie. Co, z góry do mnie strzelają? Lina, zdobyto nowy sprzęt. A, dobra. Aha. No, a sprytna. Środkowym przyciskiem myszy. Tylko, ojejku, a to są mi... Jeszcze są przeciwnicy! O kurczę. O kurczę, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Muszę się wycofać. Bo ich nie zauważyłem zwyczajnie. Mam tylko jeden nabój. Tu lepiej, tu mam sporo. Oni są kuloodporni, no dosłownie. Z tej strony nikt do mnie nie wali. No i coś jeszcze chyba potrafią we mnie rzucić. Dobra, leżę. Na górze. Czy to wszystko? Tam jest jeszcze koleżka. No, wystaw się, wystaw. Dobra, to już chyba wszystko. Tak, punkty doświadczenia chyba doszły. Chyba o to chodziło, co? Tak intuicyjnie zadziałałem. Pozbierajmy tutaj, co jest. O, ulepsz broń w obozie. Wiecie, to cofniemy się, skorzystamy. Skorzystam z tego. Tam coś jeszcze jest. Pa, piękna to okolica, naprawdę. Też się zachwycałem. Chociaż tutaj jest pięknie, na pewno bardziej oryginalnie. W każdym razie w Alan Wake'u też się zachwycałem właśnie bardzo tym miasteczkiem Bright Falls. Właściwie nie mieliśmy na dobrą sprawę okazji, znaczy chodziliśmy po nim, zwiedzaliśmy, ale to były inne okoliczności. Szukaliśmy naszej żony, a tędy chyba nie mogę przejść, a myślałem, że tam coś będzie, jakieś tajemne miejsce. Chodziliśmy po tym mieście, w szczególności nocą, po lasach, także zwiedzaliśmy, ale coś wziąłem surowce. A, bo to ciało było tego gościa, okej. Okay. W rzeczywistości chyba byśmy się nie utrzymali, taki prąd. No dobra. A, miałem wrócić do obozu. Chodźmy do tego obozu.
Se wzmocnimy broń. Siedmiomilowe skoki. Zaraz, idzie ten obóz. Tu już nie możemy. Nie, możemy, możemy, dobra. Tutaj mamy, niedaleko. I sobie coś wzmocnimy, tylko co? Zobaczmy. Strzał z nim, tu możemy. Wzmocnione ramiona. Zwiększają zadawane obrażenia. To mi się podoba. I na to mi pewnie będzie jedynie stać. To już będzie drożej. Pojemny magazynek. Albo pojemny magazynek. Polerowany wyrzutnik. Zwiększa szybkostrzelność. Chociaż chyba bym poszedł w łuk. I mielibyśmy łuk skończony. Hamulec wylotowy, zwiększenie obrażeń. Jednak z łuku trochę strzelam. Tak. Dokończmy tutaj wzmacnianie łuku. Super. Wzmocnione ramiona. Elegancko. I ruszamy dalej. Na spotkanie z Rotem. Ciekawi mnie tak swoją drogą, kiedy się pojawi nowy film Tomb Raidera, bo słyszałem, że niedawno były skończone zdjęcia do tego filmu. Także ciekaw jestem, kiedy on się pojawi w kinach. Nie to, że jakiś jestem bardzo nim zainteresowany, ale... No, ale warto by... Tak przy okazji nagrywania gry warto było o tym wspomnieć. Dobrze, czekajcie, trochę jestem tutaj zagubiony. No coś tam rzuciło. Czekajcie chwilę, co ja to, jak tam mam się właściwie dostać? Dobrze, jesteśmy. Jednak trzeba było przyciągnąć to do siebie i po prostu skoczyć. A taki nie byłem do końca pewien. Ze dwa razy mi nie wyszło, także witam was ponownie. Ruszajmy dalej. Podejrzewam, że tutaj tą ścieżką... Tu jeszcze możemy wskoczyć. Jest taka ściana. O, to nie było fajne. Kurczę, dlaczego się nie udało? Byłem pewien, że... Że to się uda. A tutaj nie. Nie wiem, czy chcę próbować jeszcze raz, jak nie wyjdzie. Znowu spadnę. Jest. Teraz się udało. Warto czasem próbować. Jeśli chodzi o to, to mamy wszystko. Surowce zawsze mile widziane. Jump. I lecimy. Skupieni. Autozapis. Znowu widzę te miejsca, gdzie można wystrzelić tę linę. Nie wiem do końca, co to jest to. Wcześniej mieliśmy z tym do czynienia. Nic za bardzo z tym zrobić nie można. Ani nie jest to łatwopalne, ani nic. A tu możemy... Czekajcie, jak to będzie? A, już rozumiem. Pewnie tak. I tu przyczepiamy i możemy się przedostać. Bardzo to mądre. Już raz wchodziliśmy na maszt radiowy i nie wiedziałem, jak się odczepić. Dopiero po jakimś czasie, kilka razy tam zjechałem, że to shiftem się trzeba puścić. To też było śmieszne. Dobra. Na razie ludzi nie widzę. Tam jakaś chyba go skrzynka jest. Okej, pewnie te drzwi trzeba będzie wyważyć. Nic tu więcej nie ma. Sporo strzał. Zobaczmy.
Nie. Nigdzie tego nie można zaczepić. Dobrze, spróbujmy zająć się tymi drzwiami. Aha! Muszę o tym teraz pamiętać, żeby to w razie możliwości wykorzystać. Długi, wąski korytarz. Wioska w górach. O! Żeby znowu świeże powietrze. Rof, zwany Rotem. Potrzebuje pomocy. Czasami trzeba kogoś poświęcić, Laro. Nie sposób uratować wszystkich. Dobrze wiem, co znaczy poświęcenie. Nie. Wiesz, co to strata. Poświęcenie to twój własny wybór. Strata to wybór podjęty za ciebie. Ja nie mogę wybrać dla niego śmierci, Lot. No patrzcie. Czyli drugi pilot przeżył. Trzy do sygnału dymnego. Rod wolałby, abyśmy go zostawili. Ruszył się, on miał poważne problemy z nogą. Kilka odcinków temu, porozmawiajmy z nim. Może się uda. Słuchaj, Laro, jeśli nalegasz, to musisz się śpieszyć. Przepraszam, Rod, ale nie mogę go zostawić samego. A co z tobą? Zejdę z góry. Może uda mi się dołączyć do pozostałych. Nie mogę tu tak siedzieć. Zbieraj się, Laro. Im szybciej będzie po wszystkim, tym szybciej do nas dołączysz. Znalazłem stary karabin snajperski ukryty w ruinie. No proszę. Szczęściarz ze mnie, nie? Do tego nabity. Cholera. Sprawdzę, czy do czegoś się nadaje. Snajperka zawsze mile widziana, że w razie czego będzie nas osłaniać. Zobaczmy, tylko sprawdzę, czy Lara coś powie, ale chyba nie. Tutaj nic nie mamy, żadnych punktów umiejętności i tak dalej. Także ruszajmy na ratunek. Oczywiście nie dziwi mnie tutaj zachowanie Lary. Byłem pewien, że ona tak zrobi. Dobra. Ojej. Muszę być bliżej tego. Kurczę, jakieś mam problemy, bo tutaj z scrollem. To jest, miałem bronię. Po prostu bliżej trzeba stać tego palika. O. Wszędzie oni, na każdym kroku. Zaczajmy się, czy tutaj da się ich po cichu załatwić? Jeden odszedł. Jeden został. Nie wiemy, czy jest ich więcej. Po cichu może być ciężko. Nie bardzo tutaj mam... Widzę jakieś osłony. Czy on idzie w moją stronę? Nie. Tu by było fajnie się schować. Co, on do tej chaty wchodzi? Nie, to jest krzak. Już myślałem, że to koleś. Można go po cichu załatwić. Chyba tędy wyjdziemy, co? Już rozumiem, dobra. On robi taki malutki obchodzik. Dobra, tak tutaj się ustawi. To będziemy już na niego gotowi. Mam tylko nadzieję, że mnie nie zauważy. Pytanie, czy zechce tutaj wejść. Kurczę, boję się, bo
jeśli wyskoczę, czy ktoś tam z dalszej odległości mnie nie zauważy i wtedy będziemy mieć problem. Widzę, że idzie. Dobra, o to mi chodziło. Cieszę się, że wyszło. Rozejrzyjmy się tutaj jeszcze. Co odkryjemy tym razem? To przypomina moździerz z tłuczkiem. Pewnie służyło do przygotowywania leków i ziół. Jakaś dodatkowa informacja. Zbadaj, by znaleźć ukryte informacje. W moździerzu są drobne kawałki kości. Mam nadzieję, że zwierzęcych. No, proszę, nie wiadomo. Nie wiadomo. Ja osobiście tych kawałków kości nie widziałem, tutaj jak tak obracałem, ale wierzę, skoro Lara tak mówi, to pewnie tak jest. O, łuk. Wstępna modyfikacja. Proszę. No to fajnie. A to pewnie można jakoś nie, tam nic nie ma. Nie, coś tam jest. Pewnie trzeba jakoś strzelić, a może nie można tego zrobić? Dobrze, idźmy dalej. Nie jestem przekonany. Broń maszynowa. Lecimy. Totalnie gościa nie zauważyłem. Ja cię kręcę, w ogóle gościa nie zauważyłem, zupełnie. Jeszcze jakimś cudem zginął, to po prostu... Nie wiem, szczerze, teraz... Słyszycie, Reyes? Reyes. Co się u was dzieje? Przeszliśmy za grupą mężczyzn do jakiegoś miasta. Królik. Jakieś szaleństwo, Rolf. Co oni tu robią do cholery? Nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. Są jakieś ślady Sama albo Whitmana? Jeszcze nie. Lara jest z tobą? Tak. Zaraz będziemy schodzić z góry, żeby się z nami spotkać. Dobrze. Spróbujemy podejść trochę bliżej. Trzymaj ten kanał otwarty. Dobrze, Reyes się odezwa. Sytuacja z tamtym gościem to... kompletne szaleństwo. Koleś stał, chyba palił papierosa. I został zaskoczony. Przeze mnie. Czy to się uda? Czy ja doskoczę? Pewnie z tego miejsca. A może? Jezus Maria. Mi się to nie widzi. Dobra, spróbujmy. Nie no, wątpiłem w Larę. Jak śmiałem. Dobra, podejdźmy jeszcze trochę z króliczki. Na pewno nic im nie zrobię. No już króliczkę to nie zabiję. Za żadne skarby. Geoskrzynki. Czy to jest to miejsce? Nie. Tutaj nie byliśmy. Ale podejrzewam, że będziemy. Tam jest ten samolot. Chodźmy jeszcze tutaj może na górę. Coś jest? Tu można chyba się złapać. I to pewnie podpalić. Tak, to punkty doświadczenia mi daje. Nie za wiele, ale zawsze coś. Jakieś kukuciki chodzą. Nie zaryzykuję skoku. Tam pewnie będziemy. Wiecie co? Dobrze, moi drodzy. O! A patrzcie, ciekawe. Możemy to podpalić. Teraz pewnie użyć tej naszej umiejętności. O. I przy strzelaniu broń mi się zmieniła. O. I tam spadło. Fajne. Dobrze, moi drodzy. Będziemy kończyć ten odcinek. Już widzę, że trwa około 300 minut. Nie chcę was trzymać o drugą z trzech części z broni maszynowej. Także w następnym odcinku spotkamy się w podobnym miejscu.
Bardzo możliwe, że będzie to ten daszek albo gdzieś tutaj w okolicy. Także dziękuję Wam za uwagę. Jeśli materiał się podobał, zapraszam do pozytywnego ocenienia go, do wypowiadania się w komentarzach. Będzie mi bardzo miło, z góry za to dziękuję. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!